Siemaneczko, z tej strony Kubaska, no harcerski survival. I dzisiaj kolejny odcinek z sklepowych okazji. Wiem, że dawno nie było tej serii, ale udało mi się coś znaleźć, co moim zdaniem przynajmniej jest wartego uwagi. Możecie również słyszeć, że nie ma zewnętrznego mikrofonu, bo coś się z nim psuło. Sami słyszeliście zresztą na recenzji głośnika. Jest to plandyka uniwersalna. Rozmiar 3x3. Kosztuje obecnie 11 zł, a normalnie kosztuje 15 w Leroy Merlin. No, wiecie po prostu gdzie, tak? Dlaczego ją zakupiłem? Zakupiłem ją, ponieważ tarp kosztuje dość sporo, a nie chcę kupować takich gównianych tarpów, więc po prostu inwestowałem w taką tanią płachtę, którą będę mógł sobie zwinąć, którą sobie będę mógł schować. A to ja mam Pinele, ponieważ udało mi się go niedawno znaleźć. Dzisiaj mamy sobotę. Mam nadzieję, że uda mi się to dzisiaj wrzucić. Myślę, że raczej tak. Jutro jedziemy sobie do lasu. Znaczy ja idę do lasu. I z tego materiał powinien się pojawić jakoś w tygodniu. Śpiewdowo. I sama plandyka. Plandyka jest cieńsza niż tą, którą miałem ostatnio, znaczy którą mam. I ona, tamta była za duża, bo ona była 4x5 metrów. A to jest tylko 4x3, więc będzie można sobie ładnie w taki sposób zrolować. I razem ze śledziami i sznurkiem schować do worka. No także, takie coś udało mi się znaleźć. Mam nadzieję, że zaciekawiło was to, jeżeli to jest takie budżetowe rozwiązanie tarpa. Póki nie kupię, to będę używał tego. Także w tygodniu jakoś powinien się pojawić film, gdzie już będę je używał. Także to było na tyle. Do zobaczenia. Cześć!